Cześć, dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku Vlogmasa. Ja jestem w aucie, przyjechałam już do Obi, bo wczoraj w internecie na stronie online Obi znalazłam taką girlandę, jaką szukam. Oczywiście miałam dzisiaj rano być na giełdzie kwiatów, ale w nocy Blue się wzięło na zabawy, pieszczochy i takie tam, więc byłam trochę niewyspana, chciałam dobrze wykorzystać ten dzisiejszy dzień, więc dłużej pospałam, żeby odespać te kilkanaście minut w nocy, które mi zostały zabrane przez właśnie Blusię i przez pieszczochy z nią. Także zaraz idę do Obi. Chcę jeszcze wstąpić do TK Maxx, zabiorę Was do Kropa i jeszcze do jednego sklepu tutaj w Aleja Bielany, gdzie widziałam jakieś takie świąteczne wdzianka. Wiele osób wczoraj i przedwczoraj na Instagramie mnie się pytało o te moje bluzy i sweterki świąteczne, więc w dzisiejszym vlogmasie pokażę Wam to, co oferują te sklepy, które tutaj mam. Także idę teraz szybciutko do Obi. Aha, bo do TK Maxa mam jeszcze wstąpić, bo chciałam coś kupić mojej chrześnicy na Mikołaja dla mojego chrześniaka i drugiego chłopca, mojego brata, synka. Już mam prezenty zamówione, więc dzisiaj też powinnam odebrać z paczkomatu, ale jeszcze właśnie dla Marysi potrzebuję coś dokupić do prezentu mikołajkowego, także w TK Maxx zawsze są fajne, takie inne te rzeczy, więc mam nadzieję, że coś tam znajdę. Kochani, lecę teraz do Obi, potem jak wrócę do domu, to oczywiście otwieramy kalendarze adwentowe. Czekacie? Ja tak. Do zobaczenia. Słyszycie? Siedzę tutaj już kilka minut i nie mogę nic nagrać, bo naprzeciwko naszego domu jest budowa i tam pan, jako mróweczka, od samego rana intensywnie pracuje piłą. O, myślałam, że się wyciszyło i znowu jest napitalanka. Więc tak sobie siedzę, kochani, tu i czekam, aż złapię taki moment chociaż dwóch minut przerwy w tym. O, i znowu. I tak jest, słuchajcie, co chwila, co już się rozpędzę, żeby zacząć otwierać, wycisza się ten dźwięk i nagle ryp i znowu jest. Jak teraz będzie? I znowu.
Więc chyba, kochani, muszę poczekać, bo nie będzie żadnej przyjemności dla Was słuchając i oglądając, a dla mnie nagrywając. O! Słyszycie tę ciszę? Jest cicho, więc ja szybciutko działam. Dzisiaj zacznę od kalendarza adwentowego Rituals i dzisiaj, kochani, otwieramy dwa okienka i szukam na szybko okienka z numerem 4 i 5. Piątkę już znalazłam, ale jeszcze czwórkę mi potrzeba. No widzicie, jaka to jest złośliwość teraz. Mam czas na to, żeby odszukać i nie mogę znaleźć tej czwórki. Jest 5, jest 13. 16, 18, 17, 11, 14, 8. Jest czwórka, tutaj jest czwóreczka, więc ja to naprawdę na prędce sprawdzę w ogóle, czy kamerę mam włączoną. Mam. I dzisiaj. I chyba jedną ręką też nie otworzę, więc muszę się tutaj przerzucić. Jestem, kochani, z powrotem i dzisiaj jest pianka do mycia ciała i zobaczcie, jest to w ogóle taka też linia zapachowa, czy w ogóle linia, której ja nie znam. Nie wiem, czemu też mi ostrości nie chce złapać. Łapię? Nie łapię. Hello! Co to dzisiaj za dzień? Najpierw pan buczy, a teraz jeszcze mi ostrości nie chce złapać. Złapało? Może powinnam docisnąć. O, jest. Udało się, kochani. To jest właśnie produkt z kalendarza adwentowego Rituals, czyli pianka do mycia ciała. Ale ja nie znam. Ale ładny zapach. Bardzo ładny. No, podoba mi się. Także super, bardzo fajny produkt. I okienko numer 5. Zobaczymy, czy też to pójdzie mi sprawnie. I dzisiaj jest świeczuszka, też bardzo fajnie. Tylko, żeby jeszcze chciała wyjść. O, dobra, udało się. I to jest też zapach, którego ja nie znam. Jest w tym, w tej świecy, w zapachu tej świecy na pewno róża. No, piękny też zapach. Bardzo fajny. Powiem Wam, że te kalendarze adwentowe Rituals nigdy nie zawodzą. Kalendarz adwentowy Sephora Collection. I już tutaj szukam. Jest okienko z numerem 4. 4, 4, 4. I już otwieramy. I dzisiaj jest taka kosteczka w kształcie gwiazdki do kąpieli. Bardzo fajne są te produkty do kąpieli Sephora Collection, więc ten produkt dzisiaj mi się podoba. W poprzednim vlogmasie pokazywałam Wam taką spinkę, która uważam, że była słabym ogniwem, jeżeli chodzi o te wszystkie kalendarze i okienko, pudełeczko z numerem 5. Tu okienka, tu pudełeczka i to tak się wszystko miesza. O, i też bardzo fajny produkt, bo jest to, o, tak złapało ostrość chyba, jest to taka woda micelarna do demakijażu, fajny format podróżny, więc też na pewno mi się przyda, jak nie mi, bo muszę sprawdzić, czy nie mam w zapasie dla siebie już więcej takich miniatur, bo często dostaję do zakupów Sephora, to sprezentuję którejś z Was na moim profilu na Instagramie. Kalendarz adwentowy Douglas. Dobrze, że mam tylko 4 te kalendarze, chociaż dostałam informację od marki Clinique, że właśnie też wysłali mi kalendarz adwentowy, więc będzie fajnie, bo będę nadrabiać wszystkie okienka, których nie miałam okazji po prostu otworzyć w tamtym kalendarzu. Pan zaczął znowu wiercić. Mam nadzieję, że tego na kamerze nie będzie aż tak bardzo słychać. Tu widzę piątkę, a tu jest czwórka. Jeżeli okaże się, kochani, że to tak straszliwie słychać, bo ja teraz nie wiem, czy to bardzo będzie słychać, czy nie, to po prostu podłożę muzyczkę, a będziecie tylko widzieć ruch moich ust
i najwyżej zrobię więcej w opisie. Ale już mi to dzisiaj, powiem Wam, idzie niefajnie. Dobra, jest. I dzisiaj w tym kalendarzu też jest taka kostka do kąpieli. Fajnie, bo ja mam wannę, rzadko z niej ostatnio korzystam, ale przyjdzie może taki moment, że będę częściej. I piątka. I piątka. I tutaj mamy świecę. O, powiem Wam, że kolejna świeca w dzisiejszym dniu. O, jest to Ayurveda. Też fajny zapach, super. Bardzo fajne póki co te produkty z tych kalendarzy. I jeszcze mamy tutaj do ogarnięcia kalendarz Sephora Premium. Powiem Wam, że ja chyba powinnam przy stole w jadalni siedzieć z tymi kalendarzami. I tu szukamy pudełeczka z numerem 4, ale nie widzę. Piątkę od razu wyciągam. A, bo tutaj są jeszcze, ok, czyli musimy tutaj sobie troszeczkę przemeblować. I tu widzę, że jest szufladka. I w szufladce mamy dwa pakuneczki, 7 i 4. To już wyciągam. Dajcie mi znać, kochani, w ogóle w komentarzach, czy też macie jakieś kalendarze adwentowe i czy je otwieracie. Dobra, zaczynamy od 4. I w tym kalendarzu, o, też bardzo fajny produkt, jest to Moroccan Oil marka. Ja znam tę markę, miałam bardzo fajne produkty do pielęgnacji włosów, a to jest olejek, super, bo teraz akurat mi się kończy mój olejek z Kiehl's'a, więc zanim sobie zamówię nowy, to z przyjemnością sobie wykorzystam ten. Bardzo fajne, jeżeli nie używaliście, to polecam. Ja Wam zostawię w opisie tego filmu link do produktów Moroccan Oil właśnie w Sephorze. No i jest też fajny woreczek, który też na pewno wykorzystam. I pudełeczko z numerem 5. I dzisiaj, wow, maskara, miniatura maskary marki Tarte. Super. Tej maskary chyba jeszcze nie testowałam od marki Tarte, więc sobie na pewno przetestuję. Także powiem Wam, że 4 i 5 grudnia w moich kalendarzach adwentowych naprawdę nice, very nice. Bardzo fajne produkty. Tę piankę od razu sobie biorę pod prysznic. Dzisiaj, a i to też zabieram do łazienki. No i pewnie dzisiaj jeszcze wieczorem odpalę którąś ze świec. Dajcie znać, jak Wam się podoba zawartość dzisiejszych kalendarzy adwentowych. No i tak jak mówiłam wcześniej, dajcie znać, czy Wy macie jakieś kalendarze, czy otwieracie, czy jaracie się nimi, czy nie. Ja to teraz, kochani, wszystko zaraz pozbieram, odłożę na swoje miejsce, posegreguję te rzeczy i wracam do Was z moimi zakupami. I kochani, nastała przecudowna cisza. Delektuję się tym momentem, bo od rana cały czas naprawdę była taka napitalanka. Ta budowa naprzeciwko już tutaj nas się kończy. Robią jeszcze jakieś chodniki, docinają te płyty, więc wyobrażacie sobie, jaki jest huk, a ja mam tutaj okna od razu naprzeciwko. No ale przejdźmy teraz do takich przyjemnostek. I pokażę Wam, co kupiłam wczoraj na zakupach. Wczoraj nie udało mi się też Wam wszystkiego nagrać z galerii, bo ja jestem czasami taki gabcio. Jeżeli jeszcze się nie zorientowaliście, to pomimo tego, że jestem dobrze zorganizowaną osobą, to czasami mam jakieś takie śmieszne wpadki. No i wczoraj właśnie wzięłam aparat, będę nagrywać, będzie wszystko super, fiu, fiu, fiu. I padła mi bateria, a nie miałam zapasowej, więc dzisiaj już jak pojechałam na zakupy, to miałam dwie zapasowe baterie. No, ale wracając do przyjemnostek, do zakupów takich świątecznych. Marka Kerry, na pewno ją dobrze znacie. Marka taka dość popularna. Ja mam kilka ubrań na lato, tam dużo koszulek kupuję, spodenek, jestem bardzo z nich zadowolona. Sobie kupiłam takie skarpeciochy z motywem liska i takie gwiazdeczki. One są w różnych rozmiarach. Ja noszę rozmiar 39, więc akurat pasują. Może od razu ja je rozpakuję, bo to nie na prezent, tylko dla mnie, więc o,
takie skarpeciorki i czy tutaj mam cenę 11,99, więc dobra cena. Wiecie, że ja ostatnio mam też trochę taką fazę na taką butelkową zieleń, więc sobie te złapałam. Chociaż dzisiaj dokupiłam sobie inne skarpety i też Wam je pokażę, ale to w kolejnym odcinku. Tomkowi kupiłam na prezent, taki do prezentu mikołajkowego, takie z choinkami. Bardzo fajna taka faktura. I takie z takimi świątecznymi lizakami. I te były też po 11,99. W Home & You kupiłam ściereczkę, taką świąteczną, będę miała do powieszenia w kuchni. To jest bardziej taki ręczniczek frotę. Ja na co dzień nie używam takich frotowych ręczników w kuchni. Jakoś nigdy mi się one nie sprawdzały, no ale teraz sobie powieszę z okazji świąt. Mam chyba jeszcze z zeszłego roku i sprzed 2 lat jakieś czerwone, więc do kompletu zieleń. W IKEA kupiłam ten fartuszek. Mam jakiś fartuch taki do pieczenia, do gotowania, ale ten mi się bardzo spodobał, jest w takim fajnym, świątecznym klimacie. Może będę robić jakieś zdjęcia takie świąteczne z kuchni, więc też będę miała jako taki element strojny. I kupiłam tę gwiazdę do powieszenia. O, tutaj może Wam przybliżę, żebyście zobaczyli, widać, widać, o, to jest taka gwiazdka do powieszenia, ona jest dość duża, ja też pokazywałam Wam zajawki z IKEA i ja kupiłam właśnie taką w beżowym, to jest taki beżowy kolor tej gwiazdki i ona świeci na jaką lampkę sobie tam, żarówkę, w zależności od tego, jaką sobie żarówkę świecimy, na taki odcień będzie ona dawała. Ja nie wiem, czy mam żarówkę w domu, bo kupiłam jeszcze dodatkowe baterie, nie zwróciłam uwagi, a nie, może i zwróciłam uwagę, ale stwierdziłam, że mam w domu. Już powiem Wam, że nie pamiętam, bo to tak to wszystko tak szybko się dzieje, ja wpadam do sklepu, biorę, potem już wychodzę i tyle mnie widzieli. No, także to kupiłam, jeszcze nie wiem, czy to powieszę tutaj u mnie w pokoju gdzieś, czy powiesimy w salonie. Jak będzie to fajnie wyglądać, to najwyżej drugą dokupię. Ona chyba kosztowała 39,99, więc też cena bardzo spoko. I w Home & You kupiłam jeszcze taką ozdóbkę świąteczno-zimową, bo ona nie jest taka mocno świąteczna, ale nawet właśnie taka już też może być też. Też wydaje mi się, że będzie też fajnie wyglądać jako taka w ogóle dekoracja na zimę. Złapało ostrość? Złapało. Teraz złapało. Słodkie takie to są słówki? Nie, to są jakieś takie ptaszyny. Wydaje mi się, że też będzie fajnie pasować mi ten motyw i ta kolorystyka do zdjęć, do prezentownika, do drugiej części prezentownika, bo właśnie w weekend zamierzam robić zdjęcia drugiej części. Będą tam zapachy i chciałabym, żeby właśnie zdjęcia były bardziej w takich neutralnych kolorach, bo wcześniejsze robiłam w takiej kolorystyce czerwone, chyba właśnie z tym dziadkiem do orzechów, a teraz sobie zrobię w innej kolorystyce, bo będą mi bardziej pasowały i już Wam powiem, ile kosztowało to cudo. 59 zł? 49 zł, tak już od razu odkleję tę nalepkę. 49 zł, jak będę robić zdjęcia i będę miała jeszcze czas, żeby Wam nagrać te dekoracje do tego, do drugiej części prezentownika, to pokażę Wam też, jaką scenerię wymyślę, bo jeszcze nie mam tak konkretnie w głowie tego ułożonego, ale wiem, że właśnie bardziej chciałabym, żeby to było w neutralnych odcieniach, a nie w zieleni i w czerwieni. Także tak wyglądają moje zakupy. A, wiem, kupiłam jeszcze 2 kubki w Home & You, ale to pokażę Wam przy okazji picia kawy albo picia herbaty, w zależności co, w czym będę piła, a przecież jeszcze jedną rzecz miałam Wam pokazać, także są w kuchni po prostu te kubeczki, pokażę Wam je na pewno przy okazji. W TK Maxx kupiłam jeszcze przepiękne takie kartki i Pan zaczął napitalać. Czyli miał przerwę na lunch. Oddech, 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 oddech.
Kochani, ja naprawdę jestem mega spokojny, szczęśliwy człowiek, ale po prostu już dzisiaj chciałabym też trochę, żeby moja głowa odpoczęła od tego hałasu. Więc póki co wyłączam kamerę i wrócę do Was, jak Pan może będzie miał przerwę kawową. Spokój. Dobra, kochani, to ja szybciutko pokażę Wam te kartki TK Maxa. To są takie kartki, które ja będę dołączać do prezentów świątecznych. Tu jest taki jakiś tam napis ichniejszy, ale ja sama jeszcze na pewno będę w środku pisała jakieś życzenia. Przepiękne są, ja uwielbiam i co roku kupuję właśnie takie zestawy kartek. Tutaj jest w środku 16 i wydaje mi się, że powinno mi wystarczyć na prezenty dla wszystkich, a jeżeli mi nie starczy, to jeszcze dokupię. I te kartki kosztują 27,99. Powiem Wam, że naprawdę cena świetna i jakość też jest mega. Także bardzo fajny zakup. Polecam, jeżeli macie dostępne TK Maxx, to zaglądajcie tam na te działy takie z kartkami, z notesikami, bo wszystko jest przecudowne. Zwłaszcza te właśnie na okres świąteczny. Piękne są. To kochani, ja teraz już wyciszona, bo Pan nie napitala, idę sobie zrobić kawę i zbieramy się powoli z Blusią na spacer. Dzisiaj jest przepiękne słońce, jest mroźnie, bo rano było minus 4 stopnie, ale jest piękne słoneczko, teraz jest 1 stopień, więc już jest też trochę cieplej, ale ubierzemy się ciepło i idziemy na Topacz trochę pobiegać. Może Blusia spotka ze swoimi koleżankami i kolegami, na to liczę, bo też będzie miała fajny czas. Także kochani, do zobaczenia potem, może przy wieczornej pielęgnacji i cały czas myślę o tym, że mam Wam pokazać te herbaty. A, jeszcze kupiłam, słuchajcie, dorwałam wczoraj w Biedronce herbaty, grzaniec śliwkowy. Słuchajcie, ostatnie dwie, to jest ta taka marka wewnętrzna Biedronki, też Wam je pokażę. Ja je kupiłam z 2 miesiące temu, chyba z 5 paczek, a potem już ich nie było. I byłam ostatnio właśnie w innej Biedronce niż do tej, której zawsze chodzę i tak odgarniałam herbaty, jakieś inne pacze są dwie, od razu wzięłam, szukałam jeszcze, czy nie ma więcej, no ale nie ma, ale jest przepyszna ta herbata, muszę ją Wam też pokazać, więc jak wrócimy ze spaceru, to na pewno już zaparzę dzban świeżej herbaty, pokażę Wam tę herbatę i pokażę Wam te herbaty Kusmiti, które, o których mówiłam w którymś z poprzednich vlogmasów. Ściskam póki co, lecę na kawę, lecimy. Jestem, kochani, już w kuchni i pokażę Wam te przepyszne herbaty. Herbaty Kusmiti i to jest moja ulubiona Aqua Exotica. Naprawdę przepyszna jest. To jest taka typowo owocowa herbata. Tutaj nie ma żadnych herbat zielonych, czarnych, białych, rooibos. To jest po prostu taka zwykła, znaczy zwykła, niezwykła owocówka. Ja pokażę Wam, jak ona w ogóle wygląda. Słuchajcie, zapach, jak się otworzy tę puszeczkę, jest po prostu taki, że chciałoby się włożyć tu łyżkę i wyjadać. To jest jedna, jak widzicie, już mamy dość dużo zużytej. Zaparzamy tak naprawdę codziennie po kilka dzbanków i to jest druga. Też jest przepyszna, chociaż moją ulubioną jest Aqua Exotica, a to jest Aqua Summer, też owocówka. My nie pijemy w ciągu dnia, na wieczór w ogóle nie pijemy czarnych herbat. Tomek czasami sobie do śniadania zrobi taką czarną typową herbatę, ale tak to przez cały dzień w dzbanku zaparzona jest właśnie jakaś owocówka, także te herbaty serdecznie Wam polecam. Zostawię Wam link w opisie do strony, na której ja sobie zamawiam i kupuję te herbaty. A to jest ten mój ulubiony grzaniec śliwkowy. Przepyszna herbata, ją można dostać w Biedronce. To jest taka torebkowa herbata. Wolę takie sypane, ale tutaj aromat tej herbaty naprawdę jest genialny, przepyszna jest herbata. Ja po prostu sobie mieszam takie owocowe i dodaję jedną albo dwie torebki tego grzańca śliwkowego. Ale wracając właśnie do tych herbat, one pojawiły się jakoś w październiku, już właśnie w Biedronce. Był jeszcze grzaniec nieśliwkowy,
Ale jakiś inny grzaniec, też bardzo dobra, ale ta śliwkowa zdecydowanie lepsza. Już nie pamiętam, jak tam ta druga się nazywała, więc tych kupiłam wtedy 5 albo 6 sztuk. Jeszcze od przyjaciółki dostałam jedną i potem one nagle magicznie znikły. Słuchajcie, jeździłam po równych Biedronkach, żeby znaleźć jeszcze tę herbatę i kupić zapas. No ale już generalnie to tak jakoś zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że pewnie ich nie będzie. I ostatnio jak byłam, to kupiłam w Biedronce taką herbatę, Babka Poznańska. Jest to też herbata owocowa, smaki wielkopolskie. No i tutaj jest zaznaczone, że jest to herbata owocowa, aromatyzowana, inspirowana smakiem ciasta. Ale kochani, tutaj w ogóle ja nie czuję nawet odrobiny ani krztyny zapachu wanilii, ani babki. Taka typowo nawet nie owocowa, a ziołowa herbata jak dla mnie. Oczywiście zaparzam ją, dodając po prostu jakieś inne, bardziej takie aromatyczne herbaty, żeby też ją zużyć. I dopiero dzisiaj przeczytałam skład, jak właśnie wyciągałam te herbaty, żeby Wam pokazać, i okazuje się, że tutaj tej mielonej laski wanilii jest 0,1%, więc nie dziwię się, że no niestety, ale nie czuć w ogóle ani cytryny, ani wanilii, no bo jest taka bardziej ziołowa. Był jeszcze jeden smak, chyba taki ciasteczkowy, nie babka. Dobrze, że nie wzięłam, bo drugi raz tej herbaty nie kupię. I właśnie jak zaglądałam po różnych półeczkach, oglądałam różne półki w Biedronce, to słuchajcie, odłożyłam jakieś herbaty, tak przesunęłam, patrzę się i są dwa grzańce śliwkowe, tylko dwa, więc od razu wzięłam i właśnie mam teraz, to już jedno jest używane, jeszcze jedno opakowanie w zapasie. Bardzo liczę, kochana Biedronko, Biedroneczko, że te herbaty jeszcze się u Was pojawią. Ja jestem stałym klientem tych herbat, więc no, zróbcie wszystko, co w swojej mocy, żeby były, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby je wykupić z Waszych półek. I tu jeszcze przy okazji pokażę Wam, bo zaraz sobie właśnie naleję herbatę, już mam zaparzoną, to jest taki kubek, też już mi się kilka osób o niego pytało, bo chyba w pierwszym vlogmasie go pokazywałam. To jest marka Homla, ja bardzo lubię robić też zakupy w tym sklepie, w tym roku jeszcze nie byłam, ale myślę, że jeszcze i tam będę, bo tam jest też dużo bardzo fajnych takich świątecznych ozdób, ale też są bardzo fajne takie rzeczy do domu. A ten czajniczek, bo też kilka osób mnie na Instagramie pytało, jak kiedyś go pokazywałam, ja go kupiłam w TK Maxx, natomiast ten żeliwny podgrzewacz, może odsłonię, bardzo ciężki, bardzo solidny, to kupiłam go na Allegro. A jeszcze tutaj stoi sok imbirowy z cytryną. Powiem Wam, że ja uwielbiam imbir i zawsze do herbaty dodaję. Staram się robić sama taki sok imbirowy w Thermomix, bo jest super fajny przepis, ale też nie zawsze mam czas, żeby go zrobić, bo musi trochę odstać. No, nie robi się go ciężko, ale wymaga trochę czasu, więc zawsze mam też w zapasie w domu właśnie taki już gotowy, kupiony, a to jest marka, już Wam powiem, Oleofarm, marka, która robi różne takie soki właśnie. To jest imbir z cytryną, ale też są malinowe. Bardzo dobry, bardzo polecam i ja go kupuję w Lidlu. Nie pamiętam, ile kosztuje, 19 zł. Tutaj mamy prawie 500 ml, czyli pół litra flaszki. Na kilkanaście użyć do herbaty na pewno. Kochani, ja teraz sobie naleję herbatkę, chwileczkę się jeszcze pomiziam, potulam z Blusią, idę się kąpać i albo jeszcze dzisiaj do Was wrócę, a jak nie, to widzimy się w kolejnym odcinku Vlogmasa, może z jakimiś nowymi inspiracjami, takimi świątecznymi dla Was. Póki co Was ściskam ciepło i do zobaczenia.